Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w trzecim odcinku zagrajmy w Gothic 3 wraz z nie wiem, Community chyba patch 1.75, czyli Enhanced Edition. Jest to patch, który, jak wiecie, może ktoś go używał kiedyś. Jest to patch, który lepiej działa niż podstawowa wersja gry właśnie. Podstawowa gra oczywiście była bardzo źle zoptymalizowana, ale te patche właśnie, powiem, że dały coś. Oczywiście nagrywam programem Shadow of Play. Mam różnie 120 FPS-ów mam, tak mniej więcej. Nie wiem do czego tyle, ale to dobre i to, powiem wam. Dobrze gra chodzi. I teraz wam powiem, dlaczego tę serię zaniedbałem. Ponieważ miałem słaby komputerek, tak. I dlatego ją zawiesiłem. No na ro, aż na praktycznie zaraz będzie nie chcę się pomylić, ale chyba 2 lata będzie już zaraz, jak zawiesiłem tę serię oczywiście, czy na rok? Twoim, nie pamiętam już ile to było. Czekajcie, na razie nie będziemy tu szli. A, jeszcze nie pamiętam, czy ja robiłem tę misję, wiecie, bo ja oglądałem ten poprzedni odcinek, ten drugi, który rzuciłem ponad rok temu. I tam trochę, powiem, misji powykonałem, wiecie, bardzo szybko, ale i tak praktycznie nagrywam ten materiał już, no, nie wiem, która godzina jest, nie wiem, nie mogę, 21:16 oczywiście, zacząłem, ale z pół godziny pewnie będzie trwał ten materiał. Lecz jeszcze nie wiem, zobaczymy. Właśnie tutaj też pamiętam kiedyś, jeszcze jak pierwszy raz grałem właśnie, pamiętam jeszcze jak było, była taka opcja właśnie, że można było jeszcze kilka misji wybrać, takich tak jakby poboczniaków, wiecie, poboczniaki właśnie były też, lecz ich tutaj nie ma, nie pamiętam już, jak to się w ogóle nazywało, bo to jest 1.75, a wersja chyba gry ma troszkę tutaj właśnie, jak wiecie, troszkę mi coś się ścina, ale 106 FPS-ów wyciąga teraz, znaczy może więcej? No nie wiem, ale i tak gram na full detalach, jak chcecie wiedzieć. Szczegółowość bardzo duża, grafika taka, jak mam monitor oczywiście, dźwięk taki, może być. Klawiatura, właśnie, poczekajcie, wczytanie gry, znaczy szybki odczyt, właśnie, czekajcie, jak tam jest? Psa? Dlaczego tak? What the fuck? F6, no F6, no, dobra, okej, dobra, teraz nie będę musiał już widzieć takiego czegoś, jak na początku było, wiecie, wczytanie gry nie jest raz możliwe, jak to było wcześniej, i też w poprzednich odcinkach, pamiętacie. Dobra. Ja chyba to robiłem, nie pamiętam, bo jak oglądałem, to tam zakończyłem tylko, pamiętam tutaj odcinek, ten drugi. Lecz teraz zacząłem w Redo. Nie wiem dlaczego, ale jakoś mi się spodobało to miejsce bardzo nawet. Ale dobra, okej, bierzemy tego kowala i idziemy. Buntownikom z Redok przydałby się kowal. Och, doskonale! Znów będę mógł pracować w swoim zawodzie, ale nawet nie wiem, gdzie jest to całe... Zaprowadzę cię. Zabiorę cię do Javiera, to szef Redok. Bardzo ci dziękuję. Daj mi znać, jak będzie... Dobrze! Dobrze! A właśnie, gdzie jest Copper? Zgubił się? Aha, jeszcze jedno wam powiem tutaj. Gram na... poziom trudności średni wziąłem, wiecie, żeby troszkę było trudniej, bo na łatwym to tam, powiem wam, dam radę,
Spokojnie dał radę. Ale na średnim to troszkę już będzie... Będzie troszkę trudności. Ale damy radę. Bo ja już jestem bardzo obeznany w tej grze. Wiecie, klasyk już. Się grały kilka razy w to część, to się wie, co tam się dzieje. Wiecie. O! Koper! Właśnie! Pytanie tylko takie jest. Jak tu... Co? Ale oni fajnie dodali tutaj, kurde. Ej, gdzie jesteś? Cliffie! Kurde, nie lubię, jak te osoby się tutaj plątają w pieruny. Gdzie jest ten Cliff? What? Koper? What? Ty w ogóle idziesz ze mną, grubasie, ty? Kurde, nie gadajcie, że się zbugował. Ja cię kręcę. O jesteś Cliff, kurde, żeś mnie wkurzył teraz trochę. Jeleń. Dobra, ale idziecie obydwa, czy nie idziecie, kurde? Najbardziej to ja chcę, żeby Cliff ze mną szedł, a nie Koper. Ale Koper to tam... Może trochę mi pomóc w walce właśnie. Idziecie grubo, Jezu! Ale oni powoli idą, kurde, jak nie wiem co, serio. Gelford. Zobaczymy, czy mogę coś sprzedać jemu, ale chyba nie. Powoli posprzedawałem te rzeczy. Okej, dobra, na razie mamy 5 tysięcy. Właśnie, pytanie jeszcze jest takie. Co będzie jeszcze... No to zapomniałem poopowiadać. Bo jak na początku pamiętacie, jak zaczynałem, wiecie, to w ogóle... nie byłem obeznany w nagrywaniu. Powoli lepiej mi to idzie. Właśnie też zapomniałem o tym powiedzieć, powiem wam. Tak myślałem sobie nad... jeszcze... Tak sobie pomyślałem, że jeszcze... Tak nie myślałem nad tym, wiecie, w kogo będzie... w te zdolności, czy... Kim będę i jak. No nie wiem, zobaczymy jeszcze, bo tu mamy na początku, już mieliśmy zabójcę orków. To dobrze. Ale nie wiem, dlaczego mamy to nauczone. Aha, bo chyba mam ten... tę broń. Broń mam właśnie, zabójcę orków. I te broni są, powiem wam... Bardzo dobre, powiem wam, na początku gry. Łuk 50? Kurczę, to powiem wam, można sobie pomarzyć. Bo jak pamiętacie, w dwójce było chyba od 15 chyba, to pamiętam jeszcze. A właśnie, jeszcze tak wrócę do Gucika, co nie dwójki. Zakończyłem serię, jak wiecie. No, tak jak mówiłem już praktycznie. Poczekajcie, nie chcę się pomylić, chyba miesiąc temu praktycznie. Coś takiego, nie pamiętam już. Coś... miesiąc temu, mniejsza o to, wiecie. Musiałem zakończyć, bo patrzę, wchodzę w grę, dupa. No ale tu tam, jak chcecie, to pan tam sobie zajrzyjcie, jak ktoś chce oczywiście. Jak ktoś chce wiedzieć i tak dalej, i tak dalej. I dlatego zacząłem trójkę, znaczy wznowiłem. Nie zacząłem, tylko wznowiłem właśnie. Dobra, teraz do... idziecie gruba... Jezu, dlaczego nie tak powoli idą? Czego chcesz? Nie masz nic do roboty? Nie mam. Zajmij się swoimi sprawami. Czego chcesz? Nie masz nic do roboty? O, dobra, okej. Cliff jest kowalem i od dziś będzie dla ciebie pracować. Dobra robota, nieznajomy. Teraz możemy uzupełnić zapasy broni. O właśnie, jestem jeszcze ciekaw. Nie, twórcy gry. Oj, niepotrzebnie. Zrobiłem to, znaczy włączyłem. Jestem ciekaw, jak to będzie. Zajmij się swoimi sprawami. Nie chcemy tu awantur. Jasne? Jestem ciekaw. Nauczysz mnie walki? Dobre. Fajnie to wygląda, co nie? Jest po angielsku wszystko, a... Mówię po polsku, dobre. Wiecie co? Nauczę się angielskiego. A co mi tam? Female rebel. Będziemy teraz po angielsku mówić, jak kurde, na przykład Niemcy, jakiś tam... Jak oglądałem, jakiś Niemiec nagrywał Gothica 3, co nie pamiętam to. Ten gościu chyba ma około... Nie pamiętam już, ja to już dawno oglądałem też tego Gothica 3 u tego gościa, wiecie, już dawno, o już dawno nawet. Nawet dawno już, nie pamiętam już kiedy, nie pamiętam już tej daty.
ale już chyba z kilku miesięcy temu było to na pewno. Czym się tu zajmujesz? Stoję na warcie. Obserwuję południowe wyjście z Redok. W wolnym czasie tren... O właśnie, pokaż... O, najpierw to sobie zobaczymy, co on tu ma. Ostra strzała, tak, strzała. Właśnie, też sobie popatrzymy te łuki w tym odcinku, jakie ma. Ale powiem, że o ten łuk drogi jest. 3200. No trochę drogie to są te rzeczy. No ale cóż, tu są coraz lepsze te rzeczy, jak wiecie. Najbardziej to mi się podobają podobają mi się tarcze, wiecie. I najlepsze, powiem wam, ten obiekt, te czary, wiecie. Najbardziej mi się podoba amnezja, tylko terror, czy jakoś tak. Ale też fajne jest też, jak wiecie, oswojenie zwierzęcia, wiecie, na przykład... Kurde, muzyka gra, Boże! Czekajcie. Trochę będzie za głośno w piruny. Dobra, niech będzie tak, chociaż... Będzie słychać na pewno. Bo trochę mnie to zagłusza ta muzyka w słuchawkach. Co ja chciałem? A! Na przykład macie wilka. Używacie tego czaru, dobrze powiedziałem, no. I macie pomoc. Na przykład, albo... wilka lub... Nie wiem, jak jak jest z ścierwojadą, wiecie? A właśnie, tu gdzieś była taka... Nie wiem, czy mam te jajo. Nie mam. A nie mam jaja ścierwojada. To też to takie te, na przykład. Jak tu się mówi na to? Kurczę, nie powiem. Teraz nie powiem wam. Ojeju, nie pamiętam. Nie wiem, jak to wam powiedzieć. Kurczę, takie... Różne ciekawostki właśnie. O, tak chciałem powiedzieć, ciekawostki. Co jest nie tak z tymi jaskiniami? Jeszcze ich do końca nie zbadaliśmy. Podobno gdzieś na wschód. Niestety, w jaskinia... Dobra, czekajcie. Tutaj to wezmę. Oszalałeś? Czemu nie? O, ale najpierw sobie zagramy, kurczę. Pojedynek z nim. No, wezmę udział z nim. Pojedynku! Możliwe! Znaleźliśmy oczyścić. Dobra. Dobra, okej. Okay. Pokonaj Joeya na arenie. Joey. Fajnie. Przekonamy się, kto jest... Wow, ej, synek. Kurde, Koper, możesz odejść? Pamiętaj o blokowaniu. Aha, jeszcze wam powiem, tutaj jest bardzo trudność nawet w tej... W tym, kurde, oj. Dobra, trochę tu trzeba będzie oszukać jego. Tak. Ale ja to inaczej, przecież ostatnio widziałem to, inaczej to było jakoś z tym. Ale dobra, okej, bo tu było te paski życia, na przykład tu jedno było koło kompasu, było jedno tutaj pod spodem. Wytrzymałeś tutaj pod tym szybkim wybraniem tego... tej rzeczy, a mana była tutaj właśnie, gdzie ten pasek jest, te trzy. Aha, i tu... Tak! Nie, oczep się. Nie daj się! Niemożliwe! Dobra, pięknie, kolejny poziom, jeo! Fajnie, drugi poziom, który poziom już? Szósty mam, okej. Okay. Aha, i punkty nauki mam tyle i tyle. Poczekajcie, sobie wykorzystamy je chociaż troszeczkę na jakieś tam duperele. Może to nie będzie potrzebne, ale coś tam będzie mieli chociaż nauczonego. Śpi do następnego poranka, życia są uzdrowione, fajnie. Bardzo dziękuję, nieznajomy. Przyjmij to. Dziękuję, dobra. I... Nie jest... Okej, dobra, wiecie co, sobie nauczymy się czego? Tak. Tak i... Nie, o to. Co powie? To żadna sztuka. Po prostu walisz kilofem w skałę. Właśnie. Lecz twoje uderzenia muszą być regularne. W ten sposób odłupiesz większe kawałki. Okej, dobra, na razie chyba nie będziemy się uczyć niczego, na razie. A właśnie, jeszcze sobie zobaczę, co to w ogóle daje ten poszukiwacz złóż.
Aha, bohater może dwukrotnie skutecznie poszukiwać surowców, na przykład tego. Siarka. Siarka i coś tam jeszcze. Teraz nie powiem wam, bo nie wiem. Właśnie. Zobaczymy jeszcze w takiej jednej jaskini właśnie jest siarka, na pewno jest siarka i tak dalej, i jeszcze coś tam jest. Siarka. Na pewno jakaś kopalnia złoży. O, złóż. Tak można powiedzieć. Coś takiego można powiedzieć, wiecie? Ale to dopiero... Niezła walka. Proszę, weź ten... Dziękuję, dobra. Dopiero ta jaskinia będzie jakoś tak koło Silden, wiecie? A to dopiero za jakieś kilkanaście odcinków dopiero. Nie wiem jak... Kurczę, na... poradzę sobie z jeszcze w monterze. Bo tych też odcinków będzie bardzo dużo, bardzo. Oj, z Gocika Trójki będzie bardzo dużo. Mam nadzieję, że nie będzie... żadnych błędów, wiecie? Jakiś crashy i tak dalej, i tak dalej. Okej, i tutaj już będzie... Gobliny? Nie, czego dwóch na jednego? Jeju, nie lubię goblinów, nie, nie lubię. Ale słabe są. Ej, ty, synek! Pokazałeś mu. O ty, synek! Ma. Tobie już podziękujemy, paskudo. Dobra, tobie nie odjęli nic. Mi odjęli, kurde, skurczy byki jedne. O, mam tylko pałkę od nich, wziąłem sobie. Ale też sobie pozwiedzamy jeszcze, tak myślałem sobie tutaj w tej części. Pozwiedzamy sobie tyle, ile dam radę, wiecie? Znaczy tyle... Ile... Znaczy ile dam radę, jeju, źle trochę powiedziałem. No, na tyle, ile dam rady jeszcze, ale też jak najwięcej chcę wam pokazać różnych rzeczy, na przykład, o. Na przykład, gdzie są smoki, jak ktoś oczywiście nie wie. Pokażę wam też na przykład misje poboczne. Nie, tu w ogóle jest bardzo, bardzo dużo misji pobocznych właśnie, bardzo dużo. Mam nadzieję, że wam pokażę wszystkie, jakie są tutaj. Bo wiem, że na pewno jest jakaś... Ale to jest bardzo trudna nawet. Miałem z tym problem nawet. Pamiętam. Ale to już dawno dosyć było, wiecie? Aha, znajdź buntownicze poziomie w Cape Town. Aha, to wiem co to będzie. To jest ten... Phil będzie. Phil. Phil pedofil. Właśnie. Ile jeszcze tych... O, jeszcze dwóch? O kurde. No dobra, okej. Okay. Sobie poradzimy jakoś może z tym. I chyba tylko zrobimy sobie tylko dzisiaj to, wiecie? No kurde, gdzie na... Ale te gobliny są, powiem wam, wkurzaj! Dobra, pięknie. O jedną parszywą bestię mniej. Okej, daliśmy radę jakoś ledwo, ledwo. I też fajnie tutaj dodali, powiem wam. Właśnie o to fajne dodali, to takie wokół, o to właśnie, o tu wokół tego, tych rogów, można tak powiedzieć. Fajnie też dodali, powiem wam tutaj, fajnie, bardzo fajnie, podoba mi się takie coś. Dobra, okej, czekajcie, tu sobie, kurczę, mało mam już tych miksturek, w ogóle mam mało tych miksturek już. I tych roślin. Dobra, to mamy tak, jeszcze, aha, tak, 4 korzenie i 3 dzikie jagody mam tylko. Uuu, nie fajnie, nie fajnie. Ale dobra, pozbieramy sobie zaraz. Najwięcej w świecie, w tej gotik, świat gotiku, w świecie gotika, najwięcej będzie na pewno, jak wiecie, na pewno jest dużo tego. Tego co te przed chwilą zebraliśmy, to takie główienka. Takie główienka i tak dalej, i tak dalej. I czekajcie, jak to się w ogóle nazywa to coś? Żabi korzeń i rosa poranna właśnie. Ale też rosa poranna, powiem wam, przyda się do many. Ale to, żebym nie wiedział, że się przyda. W ogóle nie czytałem tego, powiem wam też. Jakoś tak nie miałem... nie miałem jakoś jeszcze... No czy jakoś tak nie czytałem, nie, w ogóle nie zwracam uwagi na to jeszcze.
przez te kilka lat, powiem, jak grałem w to. Dobra, mamy teleport, skóra, o, skóra bizona, fajnie, kula ognia i błyskawica i 19 bełtów, to dobrze, bardzo dobrze. A bełtem to chyba nie będziemy się, znaczy nie będziemy używać tego. Ale zobaczymy jeszcze, wiecie. Pamiętam, że miałem kiedyś strzał najwięcej, miałem chyba ponad 1000, pamiętam kiedyś. O, no. Dobra, atakuj go, atakuj, dasz radę, ziomuś. O kurde. Pokazałeś mu. What the fuck, ledwo. What the fuck, kurde. Oh shit. Dobra, kurde, nie mam już roślinek. Właśnie, czekajcie, teraz pytanie takie jest na 100 punktów, które dodaje mi... Okej, dobra, mam, to chyba będzie do tego, do wytrzymałości, co nie? Tak, dobra, fajnie, okej, udało mi się. Bo właśnie też, powiem wam, z tą miksturą się bardzo mylałem, często. Bo ja chyba co innego piłem, pamiętam. Uzdrawiałem wytrzymałość, wiecie? Coś innego to było, ale już nie pamiętam, bo to było kilka lat temu już nawet. Kiedyś. Ale dobra, okej, tutaj mamy kufer, dobra. Dobra, idziemy dalej, w kolejny, tak jakby, głąb tej jaskini. Oj, tu trochę mnie tu spadły FPS-y, ale dobra, mniejsza z tym, wiecie, ta gra jest bardzo źle zoptymalizowana i do tego. Ale 100 FPS-ów jest, powiem wam, myślałem, że będzie mniej, kurczę, ale jest. To dobrze. Bardzo dobrze. O, ops. Atakuj go. Nie, kurde, nie o to mi chodziło. What the fuck. Wow, what the fuck, nie ugryz mnie, skurczy byku. Nie chcę za bardzo go atakować, powiem wam. Bo jestem jeszcze za słaby, powiem wam. 6. poziom, no... No może... Odłóż broń! Oj, przepraszam! Idź sobie! Panowie, przepraszam. Okej, okay, dobra. No nie! Ja już nie mam miksturki! I runy. Kurde, nie wiem, zobaczymy jak będzie z pełzaczem. Ojoj, się boję już, powiem, boję się. Wytrzymałość plus 100. Niech będzie. To co będę czekał? Kilka minut zanim to się załaduje i tak to będzie przecież. Kurczę, muszę jakoś znaleźć jeszcze właśnie tą miksturę uzdrawiającą wytrzymałość, tak jak jakoś tak mówię na to. Jakoś tak się przyzwyczaiłem na to. Ale dobra, tych rozporanych będzie, powiem wam, masakra, dużo będzie. I tych też grzybów będzie dużo. I też magicznych korzeni będzie bardzo dużo w tej części, bardzo dużo. I też jeszcze dodam, dużo będzie ziela leczniczego będzie bardzo dużo. I chyba tylko tyle, no, trochę tu mnie tu zlagowało. Dobra, ich jest 3, kurde, więcej was matka nie miała. Nie trafiłem. Dobra, leć koper, leć. Ja spierdzielam sobie, ja się boję ich. A, nie mogę tu się obejrzeć do tyłu. Nie to. Okej. What the fuck? Nie! I don't know. Znaczy, źle. Co ja mówię w ogóle? Nie wiem, po co ja go, kurde, tu zabrałem tego. What the fuck? Dlaczego on tak, what the fuck? Dlaczego on tak szybko idzie? What the fuck? Idzie? Skurczybyku ty walony. Walony w pytę jego mać. Kurde, dlaczego on tak szybko idzie? The fuck? Kurde, wkurza mnie, że mam taką wytrzymałość od dupy w pieruny, za przeproszeniem. Aha. No dobra, okej, fajnie. Chodź tu, głupi roba... Znaczy, jaszczurze.
Właśnie, fajnie to też dodali, fajnie dodali tego jaszczura. Jest więcej! O, naj... Kolejna bestia! My god! Dlaczego się mnie czepił, a nie... What the fuck? Ile mu odjęli już? Jaszczur, dobra. I sobie go atakuję, ja idę dalej. O właśnie, zobaczymy co tam u Coopera jeszcze ciekawego. Czy zabił go, czy nie? Kto wie? Jezu Boże, jakżeś mnie przestraszył. Sam się o to prosiłeś. Ja cię kręcę. Dlaczego ty w ogóle nie... O oh my godness. Dobra, pięknie. Oj. Dlaczego masz... Co? Fuj, głupi. Głupi... Jaszczurze. Nie atakuję go. Nie. Ryzykuję. Pięknie, udało mi się jakoś zabić ich. Okej, okay, ale to będzie jeszcze niebezpiecznie, bo jeszcze będzie pełzacz. I co jeszcze będzie? A, jeszcze jeden jaszczur będzie, dobra. Ale to będzie wcześniej niż ten pełzacz cały. I tam chyba będą nawet w jednym kufrze bardzo dobre rzeczy, mi się tak wydaje, ale nie pamiętam już, wiecie. Podajże, bo... Za ciężko. Aha, metalowy... Aha, tutaj chyba będą dobre rzeczy. Nie wiem, nie jestem pewny. Kurde. Okej, dobra, ale najpierw tutaj zobaczymy, co będzie ciekawego tutaj po drodze jeszcze. Dobra, tu mamy broń, posprzedajemy sobie oczywiście, oczywiście. Mamy tak, dwie takie i dużo tych mamy, tych toporów bojowych i mamy dwie tarcze. Znaczy jedno sprzedam tarcze tylko, bo to są różne, są nie? Tylko właśnie nie wiem, czy to na... Aha. Słabe. Najbardziej to ja lubię te bronie, fajne są, fajnie wyglądają, powiem wam. Ale trzeba mieć bardzo dużo siły, bardzo. Mamy na razie tylko 103, no mało. Mało. Ale dobra, powoli będziemy przecież zwiększać się, co nie? Powoli jakoś. Dobra, okej, tu mamy kolejny ten potworek. No nie! Żeś mnie ugryzł. O! O my... Kurde. Fajnie, nie zapisałem gry, zapomniałem. Jak zwykle. Ojajajajajaj. Tylko gdzie ja zapisałem? Kurczę, chyba od... Ojajaj. No nie chcę mi się zaczynać z tego miejsca znowu. Czekajcie, kurde, nie. Dobrze, kurczę, dobra. Dobra, nie będę... Nie będę szedł przecież w to sam... Znaczy, nie będę tego samego robił, co nie drugi raz. Dobrze, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć!